Siema, witam w kolejnym odcinku, coś tam jedzie, z Batmanem. Tak, moi drodzy, wkręcam się w Batmana, pomimo tego, że go tak zjechałem. Mija druga doba od tego, jak była premiera i mamy już wersję polską, jak możecie zauważyć. Tak, mamy wersję polską, na Steamie nie trzeba było w plikach kombinować, super. Zoptymalizowali, nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale w lewym chyba nie będziecie... Już jedziemy. Nie będziecie widzieć tego, ale jest płynne 60. Momentami rzadko, bo rzadko zdarza się, że chrupnie, tak? No, jest jakieś tam między 50 a 60 klatek jest. No i zmierza w końcu ta gra, żeby wyglądać i działać tak, jak powinna w czasie premiery. Dobra, żeby nie przedłużać, mamy odwieźć trujący blusz, prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, do więzienia chyba. Spróbujmy. Kto tam jest? Ktoś tam był, prosił o pomoc. Nie, tu nic nie ma. Ja ich nie widzę. Dobra, pieprzyć ich. Jedziemy tam, gdzie mamy jechać, czyli jedziemy według misji. O, tutaj spadek do 40 paru klatek nawet. Dobra, jak się wychodzi z tego? Trening. No przejdźmy trening. Wyzwanie. Weapon energy system diagnostic test online. Stage 1. Destroy targets to charge up weapon energy and activate missile barrage. Ogień zaporowy mam zniszczyć najpierw cele, żeby na... Mam ogień zaporowy. Ale na kogo? Ale jest na X, zrobię na X. A tak. Naładuj ogień zaporowy, to powiedziałby, że będzie jednocześnie 4 cele. Dobra. To jakieś są autoboty, to. Do poziomu drugiego. To nie wiem, który to jest drugi, nie? To jest chyba to. Do poziomu drugiego. Okej, teraz będzie rozwałka. A oni mi odbierają. Jak mnie trafią, to mi odbierają. Dlatego trzeba sprytnie to załatwić. Jeden załatwiony. Drugi załatwiony. Fajnie się strzela. Trzeci. Tych mogę mieć problem trafić. Ło.
i ukończone. Uwolnij niesamowitą moc Batmobilu, zniszcz wrogie cele i unikaj ostrzału, aby damodować uzbrojenie dodatkowe i aktywować ogień zaporowy. Ukończony. Otrzymano punkt modyfikacji. Dobra, zniszcz grupę czołgów okupujących studio. Znaczy studio. Dobra, 30 klatek, wow! Masakra, jaki spadek teraz. Ale gdzie mam jechać? Tam, gdzie to pokazuje? No to sprawdzimy, nie? Jak nie, to będziemy ich bić! A czekaj, w ogóle... To opcje dźwięku przede wszystkim. Ja będę za głośno. Znowu jest 60. A nie, jak się jeździ tym Batmobilem, to jest naprawdę kiepsko. To jest kiepsko. I będę musiał chyba te asystenty Nvidia. Niestety, ale... Ale usunąć. O, ludzie. Tu ich jest w cholery. Fuck. Teraz. Jeszcze nie. Ty, mam 30 klatek tutaj coś. Nie wiem, co jest grane. Teraz dopiero poszło coś do góry. Nie, z tą optymalizacją to jest kiepska sprawa. No, wszyscy? Bo wszyscy. Jim, tell your men they can resume their patrols. The tanks have been dealt with. Thank God. Let's hope they were the last. Don't count on it. I need the isolation chamber prepped at the GCPD lockup. I'm bringing in Ivy. No to jedziemy z Bluszczem. Odkryto wyzwania. No ale co? Simulations to test the various functions of the suit and Batmobile. Simply select the appropriate program and the Batcomputer will provide a navigational marker. A co tu chodzi? Że mam 5. No nieważne. To my się na razie nie przejmujemy. Jedziemy na posterunek policji sadzić za kraty Bluszcz. Otwierać to. Toxin analysis. It's gonna take a little while longer. Drop by the clock tower when you're ready, and I'll show you what I've got so far. Who taught you to drive? Mm-hmm.
No, no, no. Niezła jest ta nachęcja. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. Dobra, co tu trzeba? Odprawa. Dobra, nikt im nie pomoże. Nie pomoże. To coś pewnie trzeba zrobić. This elevator's locked down, Batman. Only way in or out is through the parking garage. Parking garage. To trzeba jakoś wyjść, nie? Ten nie, nie, bo ten gada z kimś. Can't believe how quickly everything's changed. I was doing a normal shift on a normal day, and now this. Co on tu ma? Pomieszczenie dowodowe. Nie no, tu go na pewno nie będzie, bo oni mają. Też nie wiem jak brać. Wiesz? If you ask me, we should use some of these weapons instead of letting them gather dust. Might even things up a little. God knows we could use the help. Mhm. Znaczy telefon mi się... O, jest. Screw you! Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be no good. Okolice targowiska. Look. I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham south and west. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Fernandez, it's Gordon. Give me an update. Dobra. Gdzie on tą misję wziął? Nie, to tu. Dobra. Wybór misji, aby wybrać kolejny cel w Gotham. W trakcie lokalizowania super przestępców i misji będą oni dodatkowe na tym ekranie, aby można dokonać wyboru. Ja nie chcę, ja chcę na przykład streszczenie sprawy. Zbadaj ostatnio znaną człowieka zagadki. To nie, ale o. To bym chciał, tych strażników, to bym chciał. Good luck out there, Batman. Michaels, and work your way back along the East River. Jak mogę zobaczyć życiorysy? We don't have time. Go in pairs. Watch your back. Wykonanie kolejnej misji, poszukiwanie. This ain't the time to be a hero. Don't worry about Ivy. That cell has her contained. What's the flower girl got to do with Scarecrow? Is she a part of this? I don't know. But I've got a feeling. Yeah, I did too. Doc gave me some cream, and it cleared up in no time.
No dobra, to gdzie tu się... Tu się wychodzi? Poor bastard. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did in that diner. He's gonna lose. Hey, fat man! I guess Scarecrow gave you the slip. Oh, you spade, what you lutne, to się dowiesz. Chyba tu się wychodzi. Tak, tu się wychodzi. This thing's had a serious upgrade. Air support saw it turn into some kind of tank. Nice. Don't get too close. He's here. Back up. Good evening, Mr. Wayne. The car is performing to your high expectations. Actually, Lieutenant, she's a little sluggish. I had a feeling you'd say something like that. Give me a few moments, and I'll bring the afterburner function online. Thanks, Lucas. It was good of you to stay behind. You want to thank me, Mr. Wayne? Just try not to hurtle off the road. I should have some more upgrades ready soon. Remnants of Gotham, I have messages for you all. Vandals who stayed behind to pick the still warm flesh from Gotham's bones. Have your fun. You are under my protection. To the cowards quaking behind the police department's walls, you will not be spared. And to Batman, I have already won. Empty city. Jestem człowiek śpiący, a nie człowiek zagadka. No, a teraz się normalnie tak zawiesiłem, że nie wiedziałem, co się dzieje. Wczoraj przez tą premierę takie te problemy techniczne z Batmanem straciłem, kurde, tyle czasu. No i praktycznie... O kurde, gdzie my tu się pojawi. I praktycznie straciłem... Znaczy, straciłem... Spałem półtorej godziny de facto, no to jest nic, nie? Co my tu mamy? Gdzie my tu mamy jechać? Ej. A, bo jesteśmy na miejscu. O, tu są strażnicy gdzieś? Tak oszalała. No ja muszę te inne techniki poznać. No jakieś techniki muszę poznać, bo nie kumam tego. Jeden strażnik uratowany. Ilu ich jeszcze tam zostało? Batman. God, it's really you. What happened here? Our truck was attacked. The rioters dragged us out one by one. We were separated, taken away. Please, they're gonna kill us. I'll save your crew. Wait here. I'll get a GCPD officer to pick you up. Dobra, to tych reszty tych strażników musimy jakoś uratować. Tylko gdzie oni są? A, to, no to tego tutaj jest sporo. Co tu jeszcze mamy? Zbadaj okaleczone, powieszone zwłoki. Możemy zobaczyć, gdzie to jest. Mutilated and posed a body on Merchant Bridge. If I'm going to stop them, then I need to investigate the crime scene for clues. Hmm. Gdzie? Chyba, że to co innego pokazuje. Też tak może być, nie? A, tu mi nic to nie pokazuje.
Kurde. Chyba nie tu. O. O. I tam. Gdzieś tutaj jestem. To tutaj na dół mogę zejść? Chyba na dół. Nie, jeszcze 200. Kurde, to taki kawał drogi jest. Wiedział, że taki kawał drogi, to bym sobie Batmobilem podjechał. Nie, to tu będzie chyba. Zobaczmy. Tak. Tak, to jest tutaj. Alfred, I found the mutilated body Cash was talking about. I'm going to try and establish a cause of death. Ciekawe. Ktoś go zapierdzielił, nie? Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. Ciekawe. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis. Fan detektywistyczny. Detektywistyczny ten. Sposób, a tylko że teraz nie wiem, co mam tutaj zrobić, wiesz? Bo to będę robił tak samo. No, już przeskanowano. No, tu nic nie ma. No nic tu nie ma. Przynajmniej nic nie widzę. RTLT. Wykryto skóra. No ale to co, nie ma nic. Nic tu nie ma. Nie kumam za bardzo, co mam tutaj zrobić. Skórę odnalazłem. Ale co ja tu jeszcze mam znaleźć? Jak tu nic nie ma. No nie ma tu nic. Co? Tak. Kość, mięsień, skanowanie mięśnia, brak dowodów. Poczekaj, to może teraz coś będzie w mięśniach. Tak to leci. O, nie, serce jest ok. O Jezus, moja jeszcze córa, coś. Tu coś jest. Nie. Tu coś jest, nie?
A wedding ring in the lower intestine. The inscription reads Ophelia. No. I kości, tu jest coś. Fajnie to wygląda, no, ten tryb. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Alfred, the victim's name is Anthony Lund. Hospital records show he suffered with alcoholism, most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? We need to track down whoever did this. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. Co on gada? No i dostaliśmy punkty. No i dobra. Przetestowaliśmy te misje. Mamy tutaj strażaków. Mamy tutaj to ciało, 2,8%. Mamy tutaj misję 17, tu jest główna misja. My mamy jeszcze zagadki, widzisz, i tych zagadek z masy. Nie będziemy tego się na razie zajmować, to może jakiś poświęcimy później osobny odcinek. Tu mamy zbrojnia doskonała i mamy tutaj postęp całkowity. No dobra, to na razie byłoby tyle. W przyszłym odcinku zajmiemy się oczywiście wątkiem głównym, tak? Czyli streszczenie sprawy, czyli powstrzymać stracha na wróble przed zdetonowaniem bomby zawierającym toksynę strachu. A żeby to wykonać, muszę się spotkać z wyrocznią wieży zegarowej, aby uzyskać właśnie pomoc w namierzeniu stracha na wróble. No, Batman w końcu zmierza w dobrym kierunku, troszeczkę jeszcze poprawić optymalizację i będzie naprawdę można było się śmiało oddać w, no co wam powiem tutaj więcej, w tą piękną grę, no bo jest wyjątkowa, naprawdę fabularnie czuję, że będzie miodzio właściwie. Dobra, dzięki i zapraszam już na kolejne odcinki, pamiętajcie, w tygodniu dwie serie, stałe, czyli Wiedźmin i Batman. A w weekend dodatkowo dorzucimy jakąś FIFA, dorzucimy symulator farmy. Na razie, a potem kolejne. Na razie, trzymajcie się. Cześć!